Szanowni Państwo, polska wieś pozdrawia wszystkich konfederatów tutaj zgromadzonych, wszystkich konfederatów w Europie i na całym globie. Dzisiaj w wojnie Konfederacji, w wojnie z psuciem naszego państwa, w wojnie, która jest wymierzona w partiokrację, jesteśmy dzisiaj jedyną formacją, która autentycznie, nie tak jak pan Kukiz, który dzisiaj czyni partiokrację, dzisiaj w tej wojnie jedynie staje Konfederacja. Do obozu. Do obozu Konfederacji przystąpiliśmy my, polscy rolnicy. Co wnosimy w tej sferze ideowej? Wnosimy konserwatyzm i wnosimy to nasze od wieku zawołanie rolnicze, chłopskie, szlacheckie, żywią i bronią. Tak, nikt lepiej własności nie obroni niż polski rolnik. I nie ustawą, proszę państwa, ją obronimy, tylko dzisiaj zapewnieniem zamożności polskiego rolnika, zapewnieniem takiej polityki rolnej, która nie opiera się na demagogii i populizmie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości, czyli koalicji programowej tych partii. Dziękujemy w imieniu wszystkich rolników. Proszę państwa, Konfederacja dzisiaj proponuje realną politykę rolną. Podkreślę, realną politykę rolną. Rolnik polski nie oczekuje, kochani, jałmużny. Dla nas to wstyd, że to jest tak traktowane. I ten konflikt archaiczny, konflikt, który niszczy polskie społeczeństwo, jakiś konflikt między miastem a wsią. On nie istnieje, on jest pożywką dla chorego systemu partyjnego, dla chorej polityki. Szanowni państwo, rolnik nie potrzebuje jałmużny. Rolnik potrzebuje równych warunków konkurencji. Żaden tu z nas stojących i wszyscy polscy rolnicy nie są gorszym jakimś sortem, a ta polityka i PiS i PSL tak nas przedstawia. My jesteśmy lepsi, my jesteśmy mądrzejsi. Niż Niemcy, Francuzi, Duńczycy. Tylko nie krępujcie nam rąk. Nie powodujcie, że dzisiaj najmłodsi Polacy, fantastyczni polscy rolnicy opuszczają nasze gospodarstwa, które wielowiekowo, szczególnie w tych konserwatywnych regionach, gdzie od kilkuset lat rodzina zamieszkuje, gdzie z wielkim bólem całe to społeczeństwo przeżywa, z wielką stratą dla nas, gdzie ten sam młody człowiek, który mógł tu pełnić piękną rolę polskiego rolnika, dzisiaj się wysługuje u Niemca, Francuza. I wszystko to tylko jest po to i dlatego się dzieje, że taką politykę rolną przejęliśmy od 89 roku. Jest kontynuacja. Konfederacja w sposób zdecydowany gwarantuje z tym zerwaniem. Rolnictwo jest sektorem gospodarczym, a niczym innym populistycznym. Szanowni państwo, my z panem ministrem używamy też takiego pojęcia, wszyscy rolnicy. My jesteśmy sługą państwa. Rolnik polski jest sługą narodu. Naszym zadaniem jest wyprodukować bezpieczną żywność. Dobry surowiec, to czynimy. Zadaniem państwa jest nadzór jego instytucji nad przetwarzaniem, a to państwo nie wypełnia zupełnie tego nadzoru, powodując, że niestety, ale niejednokrotnie ta żywność bez braku nadzoru jest zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia. Konfederacja bardzo mocno na to akcentuje. Konfederacja nie dopuści do trucia polskiego społeczeństwa.
I ostatnie zdanie od polskich rolników i prosili mi, żebym to przekazał. I takie zobowiązanie. Konfederacja nie wchodzi po to na naszą scenę polityczną, żeby zasiąść do tego stołu z dotychczasowymi szulerami. Mówią mi: Krzysiek, wywróćcie ten stół i wprowadźcie nowe reguły gry. Panie mistrze, proszę. Krzysztof Dołbiński. Drodzy Państwo, my wiemy, co to wolność, co to praca i co to niezależność. To właśnie w historii od 1945 roku to my, chłopi polscy, byliśmy wolni i niezależni w naszych gospodarstwach poprzez ciężką pracę. To właśnie my patrzyliśmy bardzo surowo na to, co się w państwie działo. To właśnie na wsiach zachowana była tradycja. I na koniec chcę powiedzieć, wsie nasze pustoszeją, wbrew temu, co się mówi. Sytuacja w gospodarstwach rolnych jest coraz gorsza. Młodzi ludzie opuszczają tą wieś. I to jest zasługa obecnych rządów. Dużo gadania, mało roboty. Do roboty! Pracujcie! Dziękujemy. Zrealizujemy. Znamy się na tym. Rolnicy z Konfederacją! Rolnicy! Rolnicy! Rolnicy!